Herb gminy Sadki oficjalnie zatwierdzono w 1997 roku. Pomysłodawcą jest ksiądz Święciochowski. Korona przypomina, że już od czasów panowania Bolesława Chrobrego była to wieś królewska. Pastorał symbolizuje postać świętego Wojciecha i wiąże się z legendą o tym męczenniku. Wiosło stanowi część herbu rodubnińskich, herbu Łodzia. Byli to właściciele okolicznych wsi. Ostatni element, czerwone jabłko, wiąże się z hipotezą o pochodzeniu nazwy gminy. Gmina Sadki jest szczególnie znana wszystkim podróżującym z Bydgoszczy do Piły, gdyż położona jest na szlaku drogi krajowej nr 10 w niewielkiej odległości od Nakła nad Notecią. To środkowo-zachodnia część województwa kujawsko-pomorskiego. Sadki zamieszkuje około 7500 osób. Terytorium gminy zajmuje powierzchnię prawie 154 km² i dzieli się na 14 sołectw. Gmina Sadki znalazła się w sieci ekologicznej Natura 2000. Wyróżnieniem tym objęto trzy miejsca. Obszar południowy gminy i nazwano Doliną Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego. Drugie z nich to Dolina Noteci. Natomiast trzecie jest prawdziwą perłą gminy Sadki. To utworzony w 1958 roku rezerwat przyrody Borek. Obejmuje on unikalny fragment naturalnego lasu łęgowego, jesionowo-dębowo-olchowego w Dolinie Noteci. W odróżnieniu od północnej części gminy, mającej rolniczy charakter, jej południowa część to obszar o niezwykłym bogactwie przyrodniczym. W Dolinie Noteci znajdziemy liczne stanowiska lęgowe ptaków, między innymi kormoranów i bocianów. Wiele gatunków ptaków gniazduje również w okolicznych stawach rybnych. Nie rozwija się branża agroturystyczna, stwarzając doskonałe warunki do wypoczynku, szczególnie aktywnego. Dużą popularnością cieszą się również spływy kajakowe. Płyniemy rzeką Orlą. Jesteśmy w północnej części gminy Sadki. Jest to rzeka typowo zwałkowa, która pozwala nam pokonywać przeszkody utworzone przez czynniki naturalne, jakie pomagają nam bobry. Drugą rzeką taką, która jest na terenie gminy Sadki, to jest Rokitka, która czasami charakteryzuje się biegiem górskim. Rzeki te charakteryzują się tym, że pokonują przeszkody bez wysiadania z kajaka. Pływamy zawsze w grupie. Co ciekawe, rzeki te uczą nas współpracy, pomagania sobie. Dodatkowo, jeszcze bardziej na północ, w województwie wielkopolskim, znajduje się rzeka Łobzonka, która ma podobny charakter, a więc zapraszamy do nas wszystkich kajakarzy, szczególnie zwałkowych. Miłośnicy historii znajdą tu niezwykłe zabytki. Szczególnie ważnym dla dziedzictwa narodowego jest zespół pałacowo-parkowy w Samostrzelu.
niegdyś należący do rodu Bnińskich, choć pierwsza wzmianka o dworze w Samostrzelu pojawia się w źródłach już w 1534 roku. Prawdopodobnie na miejscu drewnianego dworu Wojciech Bniński wybudował w 1749 roku pałac murowany. Ciekawym zabytkiem jest kościół parafialny pod wezwaniem świętego Wojciecha w Sadkach. Jego historia sięga wczesnego średniowiecza. Legenda głosi, że za czasów Bolesława Chrobrego na wzgórzu, gdzie znajduje się kościół, odpoczywał kondukt żałobny przewożący ciało świętego Wojciecha z Prus do Gniezna. Na pamiątkę tego wydarzenia wybudowano kościół, a później w herbie gminy umieszczono pastorał. Będąc w okolicy, nie sposób pominąć dworu w Broniewie. Pozostałości po dawnym majątku, który powoli odzyskuje swój blask. W parku zajmującym około 1,5 hektara zachowały się interesujące zespoły roślinności, fragment dawnej alei grabowej i wyjątkowe okazałe i stare drzewa będące pomnikami przyrody. Udając się z Sadek w kierunku Samostrzela, natkniemy się na kolejny obowiązkowy punkt na trasie zwiedzania – Aleja Kasztanowa, która jest pomnikiem przyrody, to droga wysadzana różnorodnymi drzewami liściastymi, głównie, jak wskazuje nazwa, dorodnymi kasztanowcami. Jedną z wielu zalet gminy Sadki jest nowoczesny urząd, który może poszczycić się dobrą organizacją i wykorzystywaniem innowacyjnych rozwiązań. Wykształcona kadra urzędnicza i elektroniczny obieg dokumentów wraz z przejrzystym portalem internetowym pozwalają na szybką obsługę. W ciągu ostatnich lat wiele zrobiono na terenie gminy w różnych obszarach w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury technicznej, społecznej i ekonomicznej. Mieszkańcy nie oceniają nas po ilości wydanych decyzji, ilości zużytego papieru, a po tym, co widać w poszczególnych miejscowościach. Myślę, że takim ważnym zadaniem, które były zrealizowane w ostatnich latach, to modernizacja bazy oświatowej. Dobry dostęp do edukacji umożliwia odpowiednie usytuowanie szkół, które znajdują się nawet w mniejszych miejscowościach. Z naszą szkołą jestem związana od wielu, wielu lat. Sama byłam uczennicą tej szkoły. Później przez wiele lat nauczycielem, a od 6 lat mam przyjemność być dyrektorem tej placówki. W naszej szkole uczy się 370 uczniów. Są to dzieci z okolicznych 11 miejscowości, które należą do naszej gminy. Szkoła podstawowa w Sadkach to przede wszystkim wykwalifikowana kadra pedagogiczna, to dogodne warunki nauki, to dbałość o bezpieczeństwo i opiekę nad uczniami, to rozwijanie zainteresowań i pasji dzieci. Cieszy nas osiąganie nawet tych najmniejszych, najdrobniejszych sukcesów uczniów. Zadaniem, które w ostatnich latach zrealizowaliśmy, to rozwój bazy sportowej, stąd między innymi oddany do użytku kompleks boiskowy Orlik. Chciałbym być najlepszym piłkarzem świata w Realu Madryt. Moje piłkarskie marzenie jest zagrać na Mistrzostwach Świata i być mistrzem świata. Największe marzenie jest grać jak Ronaldo. Obiegasz za nim. Już pierwsza. Oprócz piłki nożnej można na Orliku równie dobrze uprawiać takie dyscypliny jak tenis, piłka siatkowa czy piłka koszykowa. Także w gminie jest dużo atrakcji typu judo, karate, typu szachy. Praktycznie wszystkie miejscowości na terenie gminy posiadają nowoczesne, bezpieczne, atestowane place zabaw. Powierzchnia gminy to ponad 15 tysięcy hektarów, z czego 11 300 hektarów to użytki rolne, co daje niemal 3/4 powierzchni. Uprawia się tu w większości buraki cukrowe, ziemniaki i kukurydzę,
ale na polach sieje się również pszenicę, jęczmień, pszenżyto oraz mieszanki zbożowe. Gospodaruję na 300 hektarach. No, w 2007 roku zostałem rolnik Pomorza i Kujaw. Zostałem jeszcze odznaczony przez ministra rolnictwa, zasłużony dla rolnictwa. Plony uzyskiwały mnie dobrze i dobrze się gospodarzy. Dzięki tak dużej powierzchni terenów uprawnych doskonale funkcjonuje tu rolnicza spółdzielnia produkcyjna, założona w 1951 roku. Produkcja obejmuje zarówno zboża, jak i owoce czy warzywa. Spółdzielnia nasza ma wieloletnią tradycję. Została założona w 1951 roku. Produkujemy mleko, buraki cukrowe, robimy rzepak, zboża, kukurydzę siejemy pod nasze potrzeby. Mamy również dział specjalny produkcji tytoń, w tym momencie 13 hektarów. Ze swoich pracowników jestem bardzo zadowolony i myślę, że z taką załogą, która się doszkala. Przyjmujemy też i młodszych, a przeważnie z tych, ci młodzi to są już wnukowie założycieli spółdzielni. Także ich dziadkowie pracowali, ich rodzice pracują w spółdzielni i oni zaczynają pracę. I to są już wyszkoleni, wykształceni ludzie, którzy na te warunki już tej nowej techniki są przygotowani. Towarem eksportowym gminy Sadki bezapelacyjnie mogłoby być pieczywo. Wypiekane w spółdzielni handlowo-produkcyjnej pieczywo jest zdrowe i niezwykle smaczne, o czym trzeba przekonać się samemu. W Polsce w gminnych spółdzielniach produkowano jednakowy chleb, jednakowe receptury na to. Natomiast nasz chleb produkowany w Sadkach wyróżniał się zdecydowanie od wszystkich innych. Innego chleba, produkowanego w innych piekarniach. Głównie decydowali o tym ludzie. Przepracowałem ponad 45 lat i sobie nie wyobrażam innego miejsca pracy niż tutaj. Nie tylko dla mieszkańców, ale też dla turystów niezwykłą atrakcję stanowią cykliczne imprezy plenerowe. Niejako najważniejszą, a na pewno najbardziej charakterystyczną jest festyn Noc Kupały, bardziej znana jako Noc Świętojańska. Gdy zastanowimy się, gdzie chcielibyśmy mieszkać, większość z nas podświadomie szukałaby miejsc spokojnych, w których mogłaby odetchnąć w zaciszu przyrody, mając jednocześnie kontakt z niezwykle dynamicznie zmieniającym się światem. Takim właśnie miejscem jest gmina Sadki. Przeprowadziliśmy się do Sadek 6 lat temu, ponad 6 lat temu, gdyż w mieście po prostu nie mogliśmy już wytrzymać, jeżeli chodzi o brak tej swobody takiej, że na przykład tutaj działka, jest domek, jest działka dla dzieci, jest huśtawkę, gdzie postawić, jest basen, gdzie rozłożyć. I mam nadzieję, że tutaj już pozostaniemy i nasze dzieci. Nam wszystkim zależy na tym, aby stale poprawiała się jakość życia, pracy mieszkańców, aby wszystkim żyło się z roku na rok coraz lepiej. To wszystko sprawia, że gmina Sadki to doskonałe miejsce do zamieszkania.